No i, No. i teraz mama nam mówi któregoś dnia, gdy wracamy do domu: słuchaj, tu przyszedł do nas pan Sobczyk i pan Ambroniak. Pan Sobczyk był przed wojną urzędnikiem w kasie, a pan Ambroniak był przed wojną salowym chyba na przędzarni. Wrócili do pracy, bo w czasie wojny nie pracowali. Proszę, we dwójkę przyszli. Mama nam to opowiadała, bo była sama w domu. Przychodzi pan Sobczyk i pan Ambroniak, tylko wygląda bardzo dobrze, z kluczem. Koniec stycznia, przełom lutego. Klucz do fabryki, żeby pani przyszła zarządzać. A na co moja mama bardzo przytomnie powiedziała: proszę panów, jestem wzruszona i bardzo panu dziękuję, ale to nie te czasy. No to kto będzie rządził? No to pan będzie dyrektorem administracyjnym. No, wrócili z kluczem i powtórzyli, wobec tego robotnicy ich mianowali. I pierwsze zaświadczenie z pracy, które mam jeszcze na początku lat 40. po wojnie, to jest podpisane przez Ambroniaka. Dlaczego taki? Po prostu ukończyłem szkołę podstawową. Mama mnie zapisała do zasadniczej szkoły włókienniczej. Co ja miałem do gadania po 7 klasach? Pracował w zakładach Geiera, czyli w tych zakładach Eskimo, wtedy to był PZPB numer 3 nawet się nazywało, od 1945 roku i prowadził, był kierownikiem oddziału fotorytowni. Czyli to jest taki oddział, który zajmował się przenoszeniem wzorów z projektów na formy drukarskie. No, lubił bardzo to, bo był zawodu rytownikiem ojciec. I ojciec bardzo lubił tę pracę i właściwie i tak żył tą pracę, także ja właściwie też byłam zorientowana, żeby to w takim razie iść na włókiennictwo, skończysz i będziesz ze mną pracowała. I tak się stało. Stwierdziłam, że mi jest wszystko jedno, jeżeli nie mogę iść na łączność, to sobie pójdę tak, jak mi ojciec zaproponował i poszłam na to włókiennictwo. Poszłam na chemiczną technologię włókna, to się nazywało wtedy, czyli tak zwane wykończalnictwo. No i rzeczywiście po skończeniu studiów, zgodnie z oczekiwaniem ojca, zaczęłam pracę tutaj w Eskimo. Czyli można powiedzieć, że mam bardzo długą tą karierę, bo pracowałam prawie 40 lat bez 3 miesięcy w jednym zakładzie. Więcej, w jednym oddziale. Robiły panie, duża, duża hala przegrodzona siatką, niewielkie okienko, żeby te bele ze strefy produkcyjnej wrzucić na okienko, kobitki składały na wózek i przewoziły w odpowiednie miejsca, no i za każdym razem, jak ten wózek był zapełniony, to pani brygadzistka przynosiła do mnie właśnie karteczkę, że na tym wózku to jest tam ileś tam sztuk tych bel i mają takie wymiary, a ja to z kolei przespisywałem na inną karteczkę
I ktoś tam dalej potem przepisywał na jeszcze parę razy na inne karteczki, gdzie robiono takie zbiorcze zestawienia. Więc praca była prosta, prymitywna, nie za dobrze płatna, no ale przy tej całej pracy znalazło zatrudnienie co najmniej 5 albo 6 osób. Co w zasadzie równie dobrze mogła robić jedna osoba. Ale takie były wtedy czasy. Nie można było mówić o tym, że jest bezrobocie. Każdy był zatrudniony. Poliną, znaczy się ostatnio Poliną, ale kiedyś to było nazwa bytomskiej. A teraz no to tak ostatnio się nazywało Poliną na Wodnej 23. Na czym polegała pani praca? To znaczy się, ja po prostu byłam przewijaczką. To znaczy się z małych szpulek nawijało się na duże stożki, które po prostu później były wykorzystywane na snowalnie, czy po prostu jak tam dalej. 26 lat. I później dopiero w ostatnim, ponieważ zapadłam bardzo chore nogi, już miałam, bo to cały czas się chodziło tylko w tej z powrotem. Więc po prostu na brakarni pracowałam później. I po skończeniu, powiedzmy, gimnazjum, po zdaniu egzaminów, liceum już było po południu, czyli do południa było się wolnym. Ja zacząłem w 1948 roku, kiedy zacząłem chodzić do liceum, pracować w zakładach przemysłu dziewiarskiego imienia Marii Konopnickiej, to jest Wólczańska, chyba 128, dawny przedwojenny Daube, to była firma Dauba. Postawili, tam robiłam. A ciągle coś nowego było. I szpulowanie, i różne maszyny, i no przeróżne, i na tkalni pracowałam, później pracowałam na szwalni, później pracowałam na cerowni. To w Dywilanie cały czas? W Dywilanie cały czas, 35 lat. Gdzie było potrzebne na pakowaniu i na brakarni, wszędzie pracowałam. Mówią, że nie mam innego zawodu, nie uczyłam się, to nie będę, nie? Mnie wszędzie brali. Ja nie wiem dlaczego, czy ja tak umiałam robić, czy zdolna byłam, no nie mam pojęcia. Przeszedłem przez wszystkie wydziały dużej fabryki włókienniczej. Zatrudniony byłem w zawodach technicznych, ponieważ wykształcenie jestem inżynierem elektrykiem. Przeszedłem przez wszystkie wydziały dużej fabryki włókienniczej, poczynając od przędzalni, poprzez tkalnię do wykończalni tkanin, plus jakieś dodatkowo jeszcze w różnych okresach komórki mniejsze, które nie były wydziałami wiodącymi w tego rodzaju przemysłu, tylko pomocniczymi. Bezpośrednio przy produkcji tkanin nie pracowałem, natomiast pracowałem przy zabezpieczaniu ruchu tkanin. Jednakże specyfika tego zabezpieczenia produkcji sprowadzała się do tego, że i tak w którymś momencie była konieczność nauki czy pewne poznania w pewnym przynajmniej wąskim bądź wyrywkowym zakresie
tego, co robi bezpośrednio produkcja. Najpierw musiałem być tkaczem, potem zakładaczem, potem mechanikiem maszyn, potem mistrzem i wszędzie szkolenia, egzaminy i potem mistrzem no, starszym, wiodącym. Ale lubiła Pani swoją pracę? Nie. To ciężko było? Bardzo ciężka praca. Tam dla mężczyzn, a nie dla kobiet. Mhm. Ja po prostu musiałam, no po prostu musiałam robić. No i robiłam tam. Przyszli raz, to pytali nas, jaka, czy ta praca jest ciężka. Ja mówię, bardzo ciężka, bo przecież te rany są strasznie ciężkie. Jak na przykład to jest cerownie, a na tkalni jak robiłam, no to my dwie robiłyśmy na tkalni. To były takie dywany, które się czesały. Ta szeniela, takie kawałeczki kolorów różnych. Jak pasek, to był pasek, jak kwiatek, to kwiatek. I to musiałyśmy układać. To było też trudne. I tam grzebieniem się to czesało. Czesałyśmy to, żeby ten włos ładnie wyszedł na wierzch. To znaczy się, wie Pani, dźwigać tam no, ten, na brekanie to było to, że się trzeba było dźwigać. A tutaj no to nie było tak, bo przywieźli, postawili tego i po prostu nie było to takie trudne, żeby tego, bo się wrzucało, oni to już był taki, co zabierał, wszystko nic się nie dźwigało. No tylko to, że po prostu bez przerwy trzeba było chodzić. Mm-hmm. Ci się nie chodzę przez to. Coś pięknego ta bawełna, mówiłem, płótno, splot, ale coś pięknego, no zwiewna, fajna, taka zewka, to się nazywało w tym artykuł. No tyle, że normalnie w sklepie się tego nie kupiło? Nie, nie, to na eksport zrobiliśmy, na eksport dużo. No mówię Pani, że w soboty i w niedzielę się przychodziło. No były też takie, doceniali, jak się pracowało i nie wychylał się człowiek za bardzo. No to były zespoły, brygady pracy socjalistycznej i takie odznaczenia, to legitymacje tam przyszły też duże. Z projektu, który był wykonany na papierze, bo trzeba było przenieść na formy drukarskie. I w tamtym czasie formy drukarskie w Polsce, które się stosowało na początku lat 60., bo później już zaczął film druk też wchodzić, to były tak zwane cylindry drukarskie, czyli to były wały miedziane o długości od 90 do 1,10 m, a nawet 1,60 m, jeżeli były takie szerokie tkaniny, na których powierzchnię nanosiło się ten wzór. I my musieliśmy ten wzór przenieść z projektu na, że tak powiem, formę pomocniczą, bo to były trzy metody, zaraz o nich powiem, i z tej formy pomocniczej przenieść na ten wałek i uzyskać na tym wałku rytm klęsu. W całej fabryce elementem takim, który nawiązywał bardzo do przeszłości, to była tkania przy ulicy Klińskiego, ponieważ tam wtedy, w momencie, kiedy zaczynałem pracować, tam było jeszcze bardzo duża ilość krosien, które pamiętały czasy mocne przed II wojną światową, a nawet chyba sięgające początku XX wieku. Natomiast inne wydziały, takie jak przędzalnia, która była mocno modernizowana w połowie lat 70., i wykończalnia, w której ta modernizacja następowała etapami i powiedzmy do momentu upadku fabryki, nie została wykończalnia w całości zmodernizowana, ale poszczególne maszyny były modernizowane, maszyn starych było już mało. Także takim ogniwem, które nawiązywało do przeszłości, to była tkalnia. Profesor zrezygnowałem z pracy u Konopnickiej i zacząłem pracę w Instytucie Włókiennictwa.
No, tam już powiedzmy byli na kierowniczych stanowiskach ludzie, którzy się na włókiennictwie znali. No, nie bez znaczenia, powiedzmy naszym dyrektorem zakładu standaryzacji był inżynier Antoni Gajik, surowce włókiennicze on zresztą napisał. Potem był Łagowski i Szymański. To byli ludzie, którzy w czasie wojny przeżyli w Oflagu. I tutaj powiedzmy pracowaliśmy w normalizacji, to znaczy opracowywaniu norm. No bo modernizacja w naszych zakładach włókienniczych zaczęła się od 1961 roku. No, a skończyła się tak naprawdę w 80. latach, modernizował. A nasz zakład najwcześniej dlatego, że moim dyrektorem był Szymczak, a jego brat był ministrem przemysłu lekkiego. No i tu mieliśmy trochę fory, no, że nowoczesna wykończalnia, najnowocześniejsza w Europie była. Tkalnia co 8 lat, tak się powinno w przemyśle włókienniczym, co 8 lat zmieniać par maszynowy, bo on już jest wytuczony i nieopłacalny do dalszej eksploatacji. Ale do tego 61 to jeszcze na tych 19-wiecznych, tak? Do 64, bo praktyki miałem i nawet powiem wam na tkalni i tego. I egzaminy zdawałem właśnie na tkacza. A jaki w ogóle był stan parku maszynowego? To były wszystko maszyny przedwojenne, prawda? Bo przecież po wojnie byśmy tutaj, wprawdzie tutaj zaczęto trochę w Łodzi budować maszyny te saneczkowe. Nie najlepszej jakości, ale były. A to wszystko było raczej powiedzmy maszyny, powiedzmy jeszcze przedwojenne. Na wszystkich działach, na przędzalni zapylenie, wilgotność, huk, szum, temperatura bardzo wysoka od silników. Na tkalni to samo, no. Jeszcze dochodził większy huk. No, przy krośnie na przykład silnik był 4 kW, ja miałem 320 krosien pod swoją opieką i 8 mistrzów, no nie? No to teraz możecie sobie wyobrazić, jak taka pogoda, jak dzisiaj było na sali, jak było od samych silników. No, jak gorąco. Klimatyzacja nie była. Była klimatyzacja, ale ona nie wiem, i to naprawdę dbali, bo lód przywozili latem, no nie, i rozpylacze na salę musiały być, dlatego że bawełna ma to do siebie, że jak jest sucho, to kacz by leżał na krośnie, wszystko by się rwało, no nie? Dlatego musiała być bawełna nawilżana. No ale to nic nie dawało, naprawdę. Bardzo warunki trudne. No i choroby zawodowe od tego, głuchota, pylica płuc, żylaki u kobiet. Młode dziewczyny robiły tam po 5-6 latach, mimo że dostawały pończochy takie specjalne, no nie, zatyczki do uszu. Ja pracowałem tylko od rana. Ja byłem w służbie technicznej, najczęściej w nadzorze, wobec czego nie pracowałem. Natomiast system był trzyzmianowy, zdecydowanie trzyzmianowy i utrzymywaliśmy tak w produkcji, jak i w tych służbach pomocniczych cykl trzyzmianowy. Przede wszystkim były kwas azotowy, kwas solny, kwas siarkowy przy chromowaniu na przykład. Były pary chromu przy chromowaniu na przykład, które są karcerogenne, wiecie co to jest, prawda? Czyli rakotwórcze. I na przykład osoby, które tam pracowały, powinny pracować w maskach, bo one nawet jeżeli by się obleciały, to wanny do chromowania muszą być z bardzo dobrymi wyciągami,
żeby pary chromu nie wchodziły do nosa, bo długie przebywanie może powodować przeżarcie przegrody nosowej. No poza tym amoniak to może mniej, no bardziej wolny, prawda? No ale również są związki aromatyczne, czyli te benzen, ksylen, toluen, które też nie są obojętne, są osoby uczulone na te związki. Poza tym toluen i ksylen również są związkami karcerogennymi. Więc tych zagrożeń jest dużo. Cały czas ja myślę o tym, że to było tak, że było tych takich, co nie robił długo innego, ale tak, jak go zwolnili, bo go wyrzucili, bo już za dużo, nie opuszczał, nie przychodził, albo pijany, no więc to bez bezpieczeństwa on go zwolnili. Ale poszedł do drugiej fabryki i wie pani, go przyjęli i pracował, także że nie było tak, żeby ktoś nie pracował, wszyscy pracowali. Jeden woził bawełnę, drugi, wie pani, szpulki i wszyscy mieli zajęcie. No chyba, że coś, nawet jak coś ukradł, tam wie pan, wziął, co tam ukradł, kawałek tam jakiejś szmaty czy czegoś ukradł, to go wyrzucili, bo no ale w drugim miejscu go przyjęli. Tak, żeby nie było bez pracy, tak jak teraz, że nie ma pracy. Zresztą to był system tak zwany nakazowo-rozdzielczy. To znaczy, góra ustalała, dół ma robić. Jak to się odbijało na postępie technicznym? Strasznie. Myśmy tam, powiedzmy, opracowywali, współpracowaliśmy między innymi z ortopedią, tam się opracować dzianinę składającą się z dwóch rodzajów włókien, to znaczy syntetyku i dwójpół octanu. Kołnierze, szansa, tutory i tamte inne, to zdał egzamin. Komisja Leków, zespół do spraw artykułów sanitarnych zatwierdził. Ortopedzi powiadają, fajno, my potrzebujemy tego 4 tony w ciągu roku. 4 tony to jest co kwartał tona, a zakłady padają po całucie nas tam, gdzie kura jajko nosi, bo tonę to my robimy w 3 dni i nie będziemy przestawiać maszyny dla waszych tem. I ze względu na te nakazowo rozdzielcze system, takie rzeczy brały w łeb.
Zdarzały się. W większości przyczyną była nieuwaga lub głupota pracownika. No tu w Przemyśle Włókienniczym te wypadki nie były aż tak straszne. No wypadki, no to tam bywały, bo jak te czumna wyskakiwały nieraz, no to dostało w rękę tutaj. A raz przy nosie mi przyleciało, to czułam pęd powietrza taki, jak tak świsnęło mi. Bo jak z jednej strony na drugą miałam przelecieć, nie? To jeszcze te duże takie czumna z tym szenilą, to jak przyleciało tam górą, no to akurat ja dostałam tu w rękę, to tak wyrwało mi trochę. A drugi raz przy nosie, to byłam tak nerwowa, ja zasypiałam i lękałam się po tym uderzeniu. Później czułam, że nie mogę robić tam. Poszliśmy i przychodził majster i reperował. Bo tam źle wyrzucało zaraz. Praca pracownika, którego wtedy się klasyfikowało jako pracownik fizyczny, czyli pracownik pracujący w produkcji, starczała na niewiele. Przy czym to też trudno powiedzieć, dlatego że niewiele można było kupić, ponieważ nie było na rynku. To też jest powiedzmy pewnego rodzaju skala odniesienia. Natomiast jeśli by porównać siłę nabywczą pieniądza i wielkość zarobków w tamtym czasie i dzisiaj, przy założeniu, że w tamtym czasie było tyle towarów co dzisiaj, to może byśmy się kręcili koło tego samego. Jeśli chodzi o rząd wielkości, ja to odnoszę do momentu, dopóki fabryka pracowała, czyli przed upadłością. Już wtedy na rynku było więcej i to tak starczało na to, żeby opłacić jakieś tam czynsze i niewiele kupić. Niewiele kupić czy niewiele oszczędzić. Wcale nie zarabiało się najgorzej. Bo jak ja zrobiłam, wziąłam z lat 60. Na szczęście, nie wiem dlaczego, ja miałam tak wpisane w książeczce ubezpieczalnie zarobki. I jak poszłam do ZUS-u, to okazuje się, że wyszła mi zupełnie dobra podstawa do wymiaru emerytury z tych lat 60. Pensja to starczała, ja nie wiedziałem, co z kasą robić. Taka prawda była. No. Ja pierwszą wypłatę dostałem jako tkacz. To mamie kupiłem tak pralnicę, odkurzacz, radio Rapsodia, to pamiętam, jakiś dywan i jeszcze dla siebie kasę miałem. Mało się zarabiało, bo jeszcze najważniejsze, jak się nie wyrobiło normy, to było już po premii, no taka dochodziła premia, no to było, ale no ja wiem, ja mogę powiedzieć, że tak jak myśmy oboje z mężem pracowali, to jakoś koniec końców wiązało się, no bo ale o tym, żeby kobieta przestała pracować, to wykluczone było. Było przeciętnie. Nie było bogato, nie było biednie. I w zasadzie ludzie też byli przeciętni. Na pewno była jakaś grupa, której się znacznie lepiej powodziło. Na pewno była jakaś grupa uboższa, ale nie było takiej biedy, nie było takiej nędzy, jaką dzisiaj widać na ulicy. Nie mówię tego, żeby chwalić minione czasy, ale po prostu staram się to jakoś w miarę obiektywnie przedstawić.
tak zwani ludzie BMW. Bierny, mierny, ale wierny. To byli towarzysze partyjni. Fachowcy z Bożej łaski, na przykład u nas, powiedzmy, dyrektorem naczelnym przez jakiś czas był jakiś tam budowlaniec i no, on miał wyższe wykształcenie, kończył alma mater, podstawiensis, wypisywał mi kiedyś przepustkę, Jerzy przez Z z kropką, to mnie zatkało. No, ale tacy byli. Prócz tego, powiedzmy, byli, no, pod dział kadr, to był obsadzony przez ludzi, wiadomo, wiernych. I był taki, później, to, powiedzmy, jak już pracowałem w instytucie, to to był taki ubek, niby coś w rodzaju takiego ubecha. W każdym zakładzie, wszędzie była cholerna wtyczka. I to jest właśnie ta różnica. Tamten czas, jeśli chodzi o socjal dla pracowników, jest zdecydowanie korzystniejszy niż jest dzisiaj. Dzisiaj trzeba sobie zarobić pieniądze i socjal zapewni sobie samemu. Natomiast wówczas socjal zapewniała fabryka. Fabryka miała środki czasowe. Można było tam, powiedzmy, więcej dopłacała do wypoczynku. Mąż płacił pieniążki, żeby te odciągali tym właśnie mężczyznom, którzy nie mieli dzieci, to odciągali, żeby te dzieci, które, matki, które miały dzieci, no to już dostawały te pieniądze i wyjeżdżały na kolonie. Teraz tak narzekają, że nie mają dzieci na kolonie, nie mogą, bo kiedyś było tak, że mogli jechać na kolonie. Ja mówię, ale kto płacił? My, dlatego że nam zabierali te pieniądze, płacili tym, co jednemu zabrali, a drugiemu. A trzynastka była, no to też pieniążki nam, trzynastki nie dawali, kupili autobusy dwa. Dom wczasowy, no w czasy to od czasu do czasu wyjeżdżaliśmy też. Fabryka miała jeszcze do, powiedzmy, początku lat 80. funkcjonowały żłobki tygodniowe, utrzymywane przez fabrykę. To znaczy matka mogła dziecko zawieźć w niedzielę wieczorem do żłobka i odebrać w sobotę po pół do drugiej, jak skończyła zmiana na przykład. Mogła w ogóle się w tym żłobku nie pojawić przez tydzień. Te żłobki tak funkcjonowały. Znaczy to było już wtedy było w zaniku, a takie normalne żłobki, rano dziecko do żłobka po pracy odbierane, to były wokoło fabryki, blisko miejsca pracy, ba. Ja chodziłem do przedszkola dwa lata przed pójściem do szkoły, do fabrycznego przedszkola na rogu Sienkiewicza i to jest Bigury. Naród na wycieczkach zachowywał się różnie. Była część osób, które były zainteresowane, które słuchały.
Była część osób, która po prostu chciała się wyrwać z domu, spod oka żony, męża, żeby pohulać na całego. I niektórzy naprawdę hulali. Kiedyś czterodniowa wycieczka Zakopane i okolice. W autokarze już jest pan, który już ma dosyć. I ten pan był gotowy na wszystko. Nie wychodził do hotelu, nie wychodził na zwiedzanie, miał wszystko własne. Ale z powrotem, jak wracaliśmy, gdzieś na wysokości Piotrkowa Trybunalskiego przechodzi, bo Wielczu, takie rozkładane siedzenia jeszcze były po środku dodatkowo, przepycha się, stanął nade mną, chuchnął tak, że prawie padłem. Panie przewodniku, powiedz pan Pędka, co zwiedzaliśmy, co bym mógł to stary opowiadać. Jakie poczucie obowiązku. To znaczy, wie panie, to się mogło wydarzyć. Na przykład ja miałam syna mojego, miałam rodzić i do ostatniej chwili się pracowało, wie pani. No. W pewnym momencie zaczęłam prawie rodzić w zakładzie pracy. I ja już mówię, że trzymałam się tylko, bo czułam, że już się coś dzieje. To potem bardzo się zmiana wchodziła i ja wchodziłam. I ja prędko już wychodziłam. Jego pani, taka znajoma, ja mówię, niech mnie pani odprowadzi do domu, bo ja boję się tego. Ona prędko mnie odprowadziła, no i później się szum zrobił, bo sekretarz partii powiedziała, jak można było wypuścić ciężarną kobietę, żeby jakby się coś stało i tego. No ale nic się nie stało, ja przyszłam o pierwszej, a już o czwartej urodziłam syna. No. Te terminy na początku były zupełnie sensowne. Później zaczęły się one bardzo, bo coraz więcej ludzi, no i tak chciało się zmienić, bo wiecie, jaka była struktura mieszkalnictwa w Łodzi. Jak się szło ulicą Abramowskiego, to co dwa okna, to było jedno mieszkanie, prawda? Czyli to był jeden wielki pokój. No ludzie chcieli mieć łazienki, ubikacje. No więc, no gdzie mogli się przeprowadzić? Nie musieli w piecach palić, no to do bloku. Bo tam były trochę ciemniejsze, jak na dzisiejsze czasy, no ale i dotarły lepszy komfort niż te stare mieszkania. To szczególnie był luksus. Tak, to był jakiś tam luksus. Poza tym, no jak była rodzina czteroosobowa, no to jednak były te trzy pokoje z kuchnią mogły być, bo to jak cztery było. I te dzieci miały jakieś tam swoje pomieszczenia, prawda? Już nie było tak, że wszyscy w jednym miejscu byli skupieni.
Po 8 latach dostałem telefon. A mieszkałem tam w sumie 11, potem przeniosłem się na Retkinie, gdzie jeszcze dłużej czekałem na przeniesienie telefonu tym razem. Mieszkanie miało 38 tam metrów z centymetrami. Wchodziło się do malutkiego przedpokoju, gdzie na wprost była łazienka z ubikacją. Po prawej stronie były drzwi do dużego pokoju, tam gdzieś koło 13 metrów kwadratowych. Na wprost były drzwi do drugiego pokoju, który nazywaliśmy tramwajem, bo był tak 2,5, może 2,60 szerokości i ponad 5 metrów długości. Niewielka loggia. A z tego dużego pokoju jeszcze było po lewej stronie wejście do kuchni, gdzie wbudowany był piekarnik, ale gdybym kupił typowe kuchenne meble, to ten piekarnik by mi się otwierał może 15, może 20 cm. Było małe mieszkanko, co tam miało, ile miało? 4 metry długości, a 2,5 chyba szerokości, czy 3 metry. No także... To tam na nowej, tak? Tak, na nowej. Jeszcze na poddaszu, bo to było poddasze, także... Na podwórku była woda, podwórku, ponieważ się studnia popsuła, więc później było tak, że trzeba było, przychodził hydrant, był taki na ulicy, od tych ciągów, i przychodził pan, który sprzedawał wodę, bo tak się mówiło, bo się miało numerki i potem... I trzeba było, jak on dwa razy dziennie przychodził, więc po prostu, żeby jak czy pranie, czy coś, to trzeba było tam tej wody nanieść, po takie dużą wannę mieć w domu, żeby po prostu, wie pani, starczyło i no, jakoś tam ani nie było. No ale później stopniowo, już zanim się tamto doprowadziłam, to już była pralnia, już postawili pralnię już. No i przede wszystkim zaczęli robić remont i zrobili na korytarzu wodę, to był już luksus. Bo wtedy nie było można ścieków wynosić na zewnątrz, tylko do zlewu wylewać. Ubikacja to w podwórku, takie jak komórki, po prostu to było wydzielone i każdy tam, kilka osób do jednej ubikacji należało. Trzeba było czystość trzymać, no to karteczka by taka. No właśnie też telewizor to już, no jak już, bo tak, właściwie od tego trzeba by zacząć, że jak ja tam byśmy się zaprowadzili, to nie było liczników, wie pani, w mieszkaniu, bo były raczej ograniczniki i nie było można tak, żeby było włączyć, kontaktów nie było, tylko było światło, mogłoby się palić tylko światło. Więc po prostu prasować, trzeba było zagrzać duszę w piecu albo węgiel, żelazko na węgiel rozbujać, żeby się uprasowało. Jak już, prawda, ja widziałam, że trzeba, maszynkę by się kupiło i to już można by było gotować przy dziecku. No to wtedy założyliśmy, sam na własny koszt się zakładało. Zgłaszało się do elektrowni, że się chce, czy opłaciło się i założyli licznik. No wtedy się korzystało z żelazka, wtedy można było kupić telewizor. A pralkę? Kiedy miał pan pierwszą? Proszę pani, pierwsza to była frania. Taka pralka była. Frania, proszę pani, zamiast... Na tym to, proszę pani, była tak, że to się prało, no wyziemaczka, wykręcało się. To była taka pierwsza pralka. To były lata 50. A telefon w mieszkaniu? Po znajomości, proszę pani, bo tylko się tak załatwiało, a załatwiłem po znajomości, bo w redakcji Dziennika Łódzkiego pracował mój kuzyn, a on był cholernie pobożny, partyjny. Ale telefon załatwił. No tak, jak mówię, wtedy potrzebowałem, to tyle tylko, że załatwił telefon, prawda?
Oj, tutaj telefon, to ja, byśmy się przyprowadzili, to nie było telefonu długo, ja dopiero telefon myśmy złożyli, aleśmy czekali chyba 12 lat na ten telefon i po prostu dopiero mieli zaraz. Jeszcze w 83 bodajże roku chyba, czy 4 założyli nam telefon. Ach, pierwszą pralkę, no właśnie, pierwszą pralkę, jak już mi zrobili ten, znaczy się na korytarzu ten wodę, no to wtedy było można sobie kupić pralkę. W 59 roku bodajże, to jak pamiętam, kupiliśmy pralkę, no to był już luksus, bo trzeba tak to się prało na takiej tej tarze przecież i tę wodę, nie tego, no i tę wodę potem jeszcze wynosić. Mieszkałam na drugim piętrze, no to żyło się. Raczej nie, komunikacja miejska. Dyrektor zakładów Marchlewskiego, no, jednych z większych zakładów łódzkich, miał służbową Wołgę. Drugi samochód reprezentacyjny to był samochód marki Warszawa M20. Jeżeli wiecie, jak wyglądał ten samochód. To były dwa jedyne samochody, które służyły do dyspozycji kierownictwa zakładu. No poza tym, jak mówiłem, mieliśmy kilkanaście samochodów typu Star, kryte wywrotki i były bodajże 2 albo 3 samochody typu dzisiejszych pick-upów. I to było wszystko. Zjawiały się jeszcze wozy konne, tak zwane lory, na które jeżeli tam trzeba było przewieźć z ulicy na ulicę, no to ładowało się te wozy konne i one również służyły jako środek transportu. Pracownicy jeździli tylko komunikacją miejską. Mój ojciec dostał swego czasu talon na rower. Inaczej nie było, można go dostać. Typu Ukraina, tak zważył z 50 kg nie do zdarcia, ale można było jeździć. Ja pierwsze lata mieszkałam bardzo blisko, miałam 5 minut na pieszo, na Nowej mieszkałam, a na Wodną to było bardzo blisko, więc po prostu zawsze w ostatniej chwili mogłam lecieć, jak dzieci były małe i zdążyłam. A jak wyprowadziłem się tutaj na Dąbrowę, to było dla mnie koszmar, bo wie pani, no teraz trzeba iść. No i to 72 jeździło tutaj na i dojeżdżało się do Wysokiej i kawałek się trzeba było wracać i tego. Pracowało się od godziny 5, pierwsza zmiana do pierwszej, potem od pierwszej do 9 i później była nocna zmiana znowu do 5. Także o 4 się wychodziło do pracy, żeby dojechać, bo jeszcze tak było, że mimo tutaj z tej Dąbrowy to było się trudno no, tak się przyzwyczaić. Jak jeździły autobusy, to dobrze. Jak nie jeździły, to się można było spóźnić. Jak się wyszło o 4, żeby na 5 się dostać. Poza tym, no, a później to już kupowaliśmy normalnie, na przedpłatę.
Instytut Włókiennictwa jest nad Rzeźnikiem, to ja sobie potrafiłem stąd piechotką iść do pracy i wcale nie dłużej niż tramwajem. Bo tramwajem to miałem dwie przesiadki. To musiałem tutaj zdążyć do tramwaju, dojechać tam, jak mi tramwaj sprzynosa z wiatru, to musiałem czekać na następny. Dojechać do dołka, jak to mówiłem, koło dołów, przesiadka na autobus i do instytutu. To ja sobie w tym samym czasie dochodziłem pieszo. Także ja powiedzmy, ponieważ mieszkałem w centrum pracowałem, to ja nie miałem powiedzmy problemu. A tam no to tramwajem, autobusem, a głównie tramwajami. To tu na Broniewskiego był jeden sklep warzywniak, to kolejki były, no i wszystko się kupiło, to ja na wodnym rynku kupowałam wszystko, psiaty do ręki i autobusem do domu się przychodziło, żeby gotować obiad. Co było najtrudniej kupić? Najgorzej to było, czy jak przychodziły święta, no to już to zrozumiałe, kolejki i w ogóle, żeby coś kupić tam. Takie do takiego podrzędnej obiadu normalnie, codziennie, to prędzej, ale żeby tak coś dobrego kupić, to no, chociaż było kilka tam rzeźników już tak stopniowo. No pewne, że te luksusowe wędliny, no to czasami były w jakichś mniejszych ilościach. No ale były delikatesy. Tutaj gdzie z Wędlinka na placu Reymonta były bardzo fajne delikatesy. I tam wiadomo, w które dni były dostawy, więc ja na przykład brałam ślub drugi w 71 roku i w ciągu jednego dnia zrobiłam zakupy na całe przyjęcie ślubne, więc to nie było tak źle. No później zaczęły się lata 80. Tu zaczęły się problemy. Już pamiętam, że za paczką masaki listałam 2 godziny, żeby kupić to dziecko. Jak ja pracowałam zaraz na początku, jeszcze u tych studentów, to nie mieli czym płacić, to nam zapłacili materiałem, no to na 3 sukienki dostałam, buty, w ogóle nie było butów, robili szmaciaki takie. No nawet niektóre to takie płócienne były, to bardzo zgrabne i wygodne były te buciki z płótna lnianego. I ja takie szczęście miałam, że dostałam takie niższe obcasi, ładne takie buciki, ale były taki rudy kolor. No i co zrobić? Wypastowałam. Błyszczały się na czarno. Trudno to było kupić luksusowe wyroby, bo trzeba było mieć albo dolary, albo rodzinę za granicą, która przesunęła powiedzmy tego i wtedy tu się dostawało bony dolarowe, nie? No i w peweksie można było kupić za dolary. No to wtedy można było kupić tyle. Tak, no to co było ogólnie dostępne. Jakiś powiedzmy taki lepszy luksusowy, no powiedzmy ja dla dzieci powiedzmy to kupowałem kakao. Powiedzmy, bo to tylko tam można, powiedzmy gdzieś tam na lewo kupiłem powiedzmy dolary czy te bony powiedzmy i tam kupiłem, żeby dzieciakom powiedzmy coś tam dać. No to tylko w ten sposób było, bo to było tylko dla uprzywilejów. No i towarzysze w Białym Domku, ale jako Siuszki, no to mieli swój tam sklepik na dole, prawda, to oni tam mieli wszystko. No a ja tylko to co w sklepie. Często kończyło się tak, że stało się w kolejce, po coś dochodziła tak, kolej nie i się okazało, że nie ma. No, właśnie o to mi chodzi, że bo kobiety miały jeszcze szczęście, jak miały małe dzieci, to poszły z dzieckiem, to dziecko się męczyło, krzyczało, kolejka inna była. Aha. Kobiety miały kolejkę i pierwsze kolejki szły kobiety właśnie z dziećmi, a później te kobiety, które nie miały dzieci. No i one dostawały. I przyszła jedna pani też, nawet z mojego domu i coś tam kupowała.
już dla mnie nie było. No i poszłam do drugiego sklepu, a tam była pasztetowa. Ja mówię, to tej pasztetowej może trochę kupię. Kupiła tą pasztetową, resztę nie było, poszłam z niczym. Jak były jajka, to było tak dużo ludzi, że sobie panie nie wyobrażacie. To były tak kolejki w sklepie, że ja trzy razy chodziłam, żeby, bo to było po cztery jajeczka dawali. To trzy razy chodziłam wtedy, żeby więcej dostać, bo to było trudno. Też były, to znaczy nie było gromadnego wyjścia, ale były bilety na jakieś tam spektakle, można było te bilety otrzymać. Ale jak były tam bilety, z pracy dawali bilety do teatru czy tego, no to ja to chętnie bardzo brałam bilety. No to tam się później, czy kogoś się tam, że ktoś się z dziećmi został na te 2-3 godziny i po prostu się korzystało. Także ja lubiłam bardzo chodzić na operetki, na wszystkie operetki, to ja musiałam być, bo byłam zwolenniczką. A wie pani, do kina, no to do kina to było. Mój mąż był specjalny kinoman. Bo on mogło nie być biletu, brakować, ale nie wiem, uśmiechem jakimś do kasjerki zawsze bilety kupił. Bliżej tam parku, czasem też szliśmy do kina, no ale jak zmęczenie duże było, to tylko spanie ratowało, tylko spanie. Czy musiał pan chodzić na pochody 1 majowe? Ojej! Lista obecności była sprawdzana, skarbie mój ty. Abym spróbował nie iść. Chce pani zdjęcia zobaczyć z pochodu 1 majowe? Pani pokaże. A łaskę robiłem, że szedłem. Z obowiązkowym entuzjazmem, rzecz jasna. Nie, dobrowolnie. Byśmy dobrowolnie chodzili. Nic pod przymusem, tylko lista obecności była sprawdzana, nic poza. A pochody 1 majowe, trzeba było chodzić całym zakładem, czy to nie było pochodzić? Oczywiście, że tak. Trzeba było chodzić. Cały zakład się najpierw meldował na terenie zakładu. No i odpowiedni ludzie dostawali odpowiednie flagi, szturmówki, transparenty. No. Różnie to było. Najczęściej to wyglądało w ten sposób, że jak się przeszło przez trybunę honorową, która jest na wysokości pasażu Schillera, tak, pasaż Schillera, to za Andrzeja we wszystkich bramach można było zebrać dziesiątki flag, transparentów i tego typu rzeczy. Potem się nieoficjalnie pochód rozchodził, chociaż teoretycznie powinien dojść do Placu Wolności. Chodziła pani na pochody 1 majowe? To znaczy z obowiązku, trzeba było iść, podpisać listę, że się jest, a potem się boczkiem i tego. Gorzej było, jak dali jakiś ten transparent i trzeba było potem co z tym zrobić. Mówię do koleżanki, mówię, może potrzymaj, muszę iść. Muszę iść z boku. I ona potrzymała, później mówiła, aleś mi zrobiła, a ja sobie później bokiem i przyszłam do domu. A ona została, nie wiedziała, co z tym zrobić. Na pochody 1 majowe? To trzeba było chodzić. Już nie poszedł? No to lista i już, no, jak kierownika miałem fajnego, to on tam olewał, nie? Jak to się mówi slangiem młodzieżowym, ale no, niektórzy towarzysze to tam przy premii, przy podziale, no nie, no to nie muszę mówić, jak to jest, to i dzisiaj tak jest. Coś to jest się... Nie, no ale no, nie znał swoich ludzi, no. Co to?
Kobiety nie przyszły i nie przyszły, ale to potem trzeba było ich na naradach, bo przecież jak była kasa jakaś, ja miałem swój fundusz czy coś, nie? I wołali nas co miesiąc przed wypłatą na naradę, no to... No, tutaj pani Jarmakowska nie była na pochodzie, pani Kosiński, ona u pana pracuje. Chyba obniżymy jej premię do 70, bo nie jest za bogata, tam trójka dzieci, chłop pije, no i wszystko wiedzieli.